robić. Śląsem jest, choć teraz! Który uciekał na czasową pozycję Balcerowski sam. Teraz dopiero do łyko. Marna! I gol! Nie pozostawia żadnych wątpliwości w tym momencie. Paniała piłka! I będzie! Będzie przyłożenie dla Majna! Witamy w premierowym pierwszym odcinku programu Z Innych Aren, programu, w którym będziemy omawiać wraz z Bartłomiejem Nowakiem, Jakubem Zimą i moją osobą Pawłem Szpur to, co dzieje się na pozostałych arenach w naszym regionie, czyli nie o piłce nożnej. Chłopaki, o czym dzisiaj porozmawiamy w odcinku? Bo nie samą piłką nożną człowiek żyje. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Słuchajcie, zacznijmy może od tego, co było w sobotę tutaj na hali Aquazdrój w Wałbrzychu. Pierwsza edycja targów sportu w Aquazdroju. Widziałem, byłem osobiście, podzielę się z wami takim spostrzeżeniem na temat tego, co... Ma sens? Co było, tak, myślę, że tak, ale was się chciałem zapytać w pierwszej chwili tak naprawdę, co myślicie o tym wydarzeniu, o tej pomyśle, jako jaki to może mieć potencjał, czy ta idea tego jest dobra? Żeby nie było to tylko tak, że najbardziej zainteresowani będą ci, którzy występują. Mhm. Bo też czasami byłem na targach zawodoznawczych, gdzie swoją ofertę prezentowały szkoły średnie w hali Wałbrzyskich Mistrzów i tak naprawdę najwięcej, mówię, było tych wystawiających swoje banery, swoją ofertę szkół lokalnych. Były oczywiście wycieczki młodzieży z lokalnych szkół podstawowych, ale były to bardziej spędy. Chciałbym, żebyśmy tego uniknęli, że jednak ten pomysł się przyjmie i faktycznie oprócz samych gospodarzy tej imprezy, czyli przedstawicieli poszczególnych klubów czy stowarzyszeń, z tego pomysłu również skorzystają Wałbrzyszanie, czy w ogóle mieszkańcy naszej aglomeracji, czy okolicznych gmin i będą też może mieli większą świadomość, jakie kluby są w Wałbrzychu i czym się zajmują. Bo często też słyszymy, w Wałbrzychu nic się nie dzieje, tak? Jak widać, w Wałbrzychu dzieje się, tylko ale że nie wszyscy może tak, o tym wiedzą. W przypadku rozmawialiśmy właśnie w programie przed kolejką, w ostatnim wydaniu, że właśnie tych klubów młodzieżowych, tych szkółek piłkarskich jest mnóstwo, aż czasami nie wiemy, czy faktycznie wszystkie wymieniliśmy, co nie? Więc, ale ja bym jeszcze tutaj dołożył trochę, albo przewrócił to trochę inaczej, może organizatorzy będą nas oglądać. Ja bym poszedł trochę w dzień powszedni i zaprosił szkoły. I myślę, że to właśnie byłby dobry pomysł, nie? To jest też to, co ja chciałem zauważyć, mówiąc o tym wydarzeniu, bo samo jego zorganizowanie to był pomysł dobry. To, jak to wyglądało, uważam, też było ciekawie zrobione. Natomiast, co mi się od razu rzuciło w oczy, będąc na miejscu, że wśród tych wszystkich gości znikomą ilość stanowili mieszkańcy Wałbrzycha, a bardziej to wyglądało w ten sposób, że ci wszyscy, którzy się wystawiali, mieli na przykład swoich kolegów, były rodziny na przykład osób, które trenują, załóżmy, siatkówkę przy okazji, korzystali z ofert innych klubów, jakieś praktyczne zajęcia, małe treningi, żeby zobaczyć, jak to wygląda. W dzień powszedni, w trakcie szkoły, gdyby te szkoły jeszcze do tego zostały zaproszone na takie wydarzenie, to byłoby, wydaje mi się... A jeszcze jakby była kiełbasa z grilla. To wiadomo. Ale to już tak parafrazuję, ale tak naprawdę te targi powinny być skierowane do dzieci i młodzieży. Tak, tak. No i to był taki pomysł. I generalnie ja uważam, że to się przyjmie, jeśli tych kilka drobnych rzeczy zostanie gdzieś tam naprawionych. Bo tak, były treningi pokazowe, można było z zawodnikami porozmawiać. Było tu naprawdę dużo przedstawicieli klubów sportowych, nawet takich mało znanych. Ale tak czy siak gratulujemy pomysłu, gratulujemy idei i patrzymy dalej, co się będzie, jak się będzie rozwijać. A jak będzie potrzebna pomoc, to chętnie oby impreza, oby impreza na stałe już tak. Zagościła w kalendarzu imprez wałbrzyskich, tak? Tak, pomysł tak, wydaje godny mi się, że... powtórzenia. Ale myślę, że trzeba chyba wyjść szerzej do Wałbrzyszan. Zacznijmy w końcu sezon, bo sezon się zaczyna fajny w siatkówce, w koszykówce, w siatkówce męskiej, żeńskiej, w innych dyscyplinach. No to przejdźmy może do siatkówki, do drugiej ligi siatkówki mężczyzn, bo tu się trochę nam powywracało w naszym chełmcu. Kuba, co tam się dzieje? No, dzieje się tyle tak jak zawsze, nie? Nowy trener, nowi zawodnicy, starzy zawodnicy. Znaczy to jak zawsze, to nie możemy powiedzieć, bo tam Fabian Kurzawiński z trenerem Ignaczakiem to prowadzi ten zespół dwa czy trzy sezony. Tak. No ale mamy nowego szkoleniowca. Ale nie mamy jednego zespołu i to też trzeba o tym powiedzieć. Tak, no bo w zeszłym sezonie i dwa lata wcześniej zespół Chełmca wystawił ekipę juniorów również w rozgrywkach drugiej ligi, później pierwszej ligi dolnośląskiej, ale jako, że to była druga liga tak cały czas, znaczy trzecia liga tak naprawdę,
prawda? Dobrze tak, mówię w tej chwili. I te dwa zespoły sobie rywalizowały, uzupełniały sobie składy nawzajem, bo i tu grało dużo młodych zawodników, i tu grało dużo młodych. No i tak naprawdę ta druga drużyna w pewnym momencie zaczęła przerastać trzecią ligę. W tym roku nie będą grać w tych rozgrywkach. No odpuścili awans chyba kosztem wtedy Tygrysów Strzelin, jak pamiętam, dwa lata temu, mimo że turniej wygrali, ale wiadomo, że dwa zespoły nie mogą grać na tym samym szczeblu. Była taka sytuacja. Czyli wyrównani grali. No trzeba zwrócić uwagę na odmłodzenie składu, tak? To zdecydowanie. Zdecydowane odmłodzenie składu KPS-u Chełmca Wałbrzych. Dzisiaj rozmawiałem z Tomaszem Korościkiem, który jest jednym z trenerów zespołów młodzieżowych. Mówi, to jest fajny zespół. To jest fajny zespół, który stać na wiele. Zresztą to stać na wiele to nie są tylko słowa, bo zespół przecież grał w dwóch turniejach. W wygranym turnieju w Wałbrzychu pokonał Sobieskiego Żagań 3-0. Wygrał również ze Stilonem Gorzów 3-1. Potem z rewizytą byli nasi w Żaganiu. Wygrali ze Stilonem Gorzów 2-1 i z WKS-em Sobieski Arena Żagań 3-0. I na zakończenie przygotowań wygrali również 4-0 z IKN-em Legnica. Także wydaje się, że zespół trenera Łukasza Jurkojcia jest naprawdę dobrze przygotowany. No a my będziemy z ciekawością patrzyli właśnie na postawę szczególnie tych młodych graczy, którzy zostali dokoptowani do składu. Kiedy w latach poprzednich rozmawiałem z trenerem Kurzawińskim, zawsze używał terminów, Fabianem Kurzawińskim, połączenie młodości z rutyną. Mhm. Tutaj jednak jest mocne wejście młodości, aczkolwiek tych starszych zawodników również nie brakuje, no bo przecież mamy chociażby Karola Szczygielskiego, który dominuje pod siatką. No tylko zobacz jeszcze też, co ciekawe, ci młodzi zawodnicy nie są już zawodnikami niedoświadczonymi. To prawda. I właśnie to może być tym kluczem do sukcesu, bo oni potrafią już na siebie brać ciężar gry, wiedzą, co to znaczy bić się o każdą piłkę i nie boją się tego, że jeżeli nawet czasami coś nie wyjdzie, to gdzieś ta forma obniży loty, że coś nie będzie szło jak trzeba. Od młodych lat też pracują z dobrymi trenerami. No weźmy przykład też naszego kolegi Tomasza Botwiny, też, który świetnie sobie z młodymi siatkarzami radzi w różnych grupach wiekowych. Tomka serdecznie pozdrawiamy. No i ten Botwina team później wyrasta, robi swoje. Tak? No tak, pierwszy mecz już teraz 30 września, więc to czyli szybko. Pojutrze. Nawet jutro. No dobrze, ale ja mam jeszcze taką, że tak powiem, sobotę. Zanim się rozpocznie ten sezon. Na dzisiaj piątek. Tygodnia koniec i początek. Panowie, ale... No tak, przed kolejką publikujemy w czwartki, a z innych aren w piątek. Zapraszamy jutro do Hali Wałbrzyskich Mistrzów. To jest dobry przyczynek ku temu, żeby zaprosić kibiców w siatkówki na godzinę 18. Ponieważ zagrali sparing kontrolny z IKR-em Legnica, wygrali go 4-0, więc na inaugurację jesteśmy pozytywnie nastawieni. Pozytywnie, aczkolwiek też to, co dzisiaj rozmawiałem właśnie z Tomaszem Korościkiem, z trenerem Korościkiem, mówi, z Zaksą Szczelin wcale o zwycięstwo nie będzie łatwo i chyba wszyscy mają w zespole Chełmca tego świadomość. Tak, Zaksa Strzelce Opolskie, drużyna trudna. Zresztą samo... Ja powiedziałem Strzelin, przepraszam, Zaksa Strzelce Opolskie, oczywiście. Tak, tak, tutaj wiesz, myślę, że to przejęzyczenie zwykłe. Patrzę się na to, co mówi trener. Mamy tutaj na ściągawce informacje trenera, od trenera na temat tego, jak pracuje się z drużyną. Jest zadowolony, pozytywnie tutaj to wszystko odbiera. Widać, że ta praca sprawia mu sporo radości. Łączenie gry i bycia trenerem na jego pozycji, bo jest rozgrywającym, też nie uważa za jakiś duży problem. Tutaj Paweł, przed nagraniem pytałeś, czy to jest możliwe. Okazuje się, że nie tyle możliwe, co często gęsto ułatwia pracę. O ile oczywiście to jest w odpowiedni sposób poukładane, bo nie zawsze to jest możliwe, prawda? Wszystko zależy od dyscypliny sportu i samych predyspozycji percepcyjno, nie wiem jak to dalej nazwać, takich kierunkowych danego trenera, bo trener na boisku może widzieć wiele, ale nie grając na boisku może też nie umieć tego przekazać. Jednak ten chyba spojrzenie jest troszeczkę bardziej subiektywne niż patrząc na poczynania swoich podopiecznych z ławki. Dokładnie tak. Tak mi się wydaje. Kiedyś takim trenerem, zanim przestał grać, był też Fabian Kurzawiński. Jak kiedyś z nim rozmawiałem, prowadziłem wywiad, to był taki, grali w takim turnieju siatkówki tutaj w Wałbrzychu organizowanym w tej lidze siatkarskiej. On był takim właśnie trenerem, można powiedzieć, grającym i mówi, że to też się świetnie sprawdzało. Mnie zawsze zastanawia, co w sytuacji, kiedy grający trener jest najgorszym zawodnikiem na polu bitwy, na polu gry. I trzeba zrobić zmianę, tak? I trzeba zrobić zmianę. I czy jest ta odwaga, żeby zmienić siebie, bo widzi się, odwaga odwagą, ale czy trener widzi, że on jest rzeczywiście tym najsłabszym ogniwem?
Bo pretensje często kierujemy do innych zawodników, a to zależeć może w dużym stopniu od nas. A ja jestem ciekawy, być może uda się z Łukaszem Jurkojciem o tym porozmawiać i zapytam, jeśli tak, właśnie o to, co teraz poruszyłeś. Dodam jeszcze tylko, że Chełmiec w drugiej kolejce na wyjeździe będzie grał z KS Rudziniec, ekipą niezwykle niewygodną. A ja mam teraz ważny komunikat dla kibiców, tych, którzy nawet nie przychodzili na mecze, a którzy by chcieli przyjść. Warto przyjść na mecze tylko właśnie choćby dlatego, że raz dopingujemy po pierwsze, a po drugie pamiętajcie, że mecze są bezpłatne. Wchodzicie na halę, nie kupujecie biletów, możecie świetnie dopingować wąbrzyski zespół. I to trzeba też dodać, że bardzo często zespół wspiera grupa drobnych, ale licznych sponsorów i można wyjść z jakimś voucherem do restauracji, z drobnymi gadżetami, prezentami, także tutaj oczywiście mecz, emocje sportowe, ale hala też, wąbrzyskich mistrzów, że tak powiem, wartość dodana w postaci jakiegoś prezentu też się może przytrafić. Pójdźcie, wspierajcie. Dokładnie, słuchajcie, siatkarze zaczynają 30 września, już zaczęli sezon koszykarze. W PKO pierwszej ligi. Ładnie, płynnie przeszedłeś do następnej dyscypliny. No wiadomo, w którymś momencie trzeba było. Tutaj mam zawsze ten zgryz, bo ja nie chciałbym wchodzić gdzieś, czy są animozje między tymi klubami, ale jednak koszykarze grają swój mecz drugiej kolejki w sobotę o 16. Dokładnie w Aqua Zdroju. Mecz pewnie skończy się gdzieś za 10:06. Siatkarze zaczynają o godzinie 6, właśnie o godzinie 18. Wydaje mi się, że można było jednak pomyśleć o tym. Też o czym apeluję, czy apelowałem w gazetach, z którymi współpracowałem od lat. Żeby jednak chociażby przesunąć ten początek meczu o pół godziny. Tak? Gdyby mecz siatkarzy zaczął się o 18:30, to myślę, że siatkarze mogliby liczyć na znacznie większą liczbę kibiców, bo jeżdżąc po lokalnych arenach, nie tylko wałbrzyskich, to mogę powiedzieć, że jest stała grupa, która naprawdę jeździ do Bogaczowic, do Dziećmorowic. To są ciągle te same twarze, które później, kiedy zaczynają się sporty halowe, odwiedzają Aqua Zdrój, odwiedzają halę wałbrzyskich mistrzów, bo oni są po prostu spragnieni tych emocji sportowych, bez względu na to, jaka drużyna gra. Więc można było też troszeczkę pomyśleć pod tym względem, żeby chociażby rozpocząć mecz siatkarzy pół godziny. Później myślę, że nie stałoby nic na przeszkodzie, aby kibice, którzy na pewno licznie zasiądą na trybunach Aqua Zdroju jutro o godzinie 16, aby oglądać drugi mecz koszykarzy w pierwszej lidze, mogli później, że tak powiem, płynnie, to co Paweł powiedziałeś, przeszliśmy do koszykarzy, ale płynnie przejechać, bo przecież dystans nie jest duży. Z Aqua Zdroju do hali wałbrzyskich mistrzów mamy sportową osobę. Tak. Nie mówiąc już o piłce nożnej, bo przecież też i piłkarze Górnika Wałbrzych grają. Górnika Nowe Miasto. Wszyscy właściwie te mecze się nakładają na siebie z różnych względów. Także ciężki orzech do zgryzienia dla lokalnego kibica, ale myślę, że pewne rzeczy można by było tutaj troszeczkę logistycznie poukładać. Tak. Wszystko zależy też od dostępności hali, trzeba pamiętać, ale też i wymogów, co zabrzmi trochę dziwnie, telewizyjnych, bo na przykład jeśli chodzi o rozgrywki pierwszej ligi koszykówki, dużo ma do powiedzenia operator Emocje TV, który te mecze nadaje. No ale tak, pomijając już te kwestie techniczne, zobaczcie, co się wydarzyło w Kołobrzegu. Porażka. No właśnie. I to porażka, moim zdaniem, zupełnie nieoczekiwana. Nawet tym bardziej bolesna. Tak. Tym bardziej bolesna. No, pamiętajmy, że jest nowy trener. No tak, nowy trener, spora grupa nowych zawodników, część wróciła, część całkiem nowych. To co roku się zazwyczaj tak tutaj tasowało. Ale wiecie, mi chodzi o coś innego. Ten mecz się układał dobrze. Do przerwy wręcz wybornie. 11 punktami prowadziliśmy, 35-24. Jak to się ładnie czasami mówi, już byli w ogródku, już witali się z gąską, tak? Ja nawet zresztą czytałem na półmetku spotkania komentarze kibiców, no to nikt nie przewidywał na Facebooku, nikt nie przewidywał porażki Górnika. I nagle po przerwie prawdziwy dramat. Ale jeszcze nawet, słuchaj, po tej trzeciej kwarcie też nie myślałem, że to się może aż tak skończyć. Tym bardziej, że no, jednak mimo wszystko wydawało się, że ta drużyna ma swój mecz pod kontrolą. Później w statystykach patrząc, widać wyraźnie, że gospodarze odjechali. To odjechali tak równo jako zespół. Patrząc tylko na punkty, no to popatrz, Dawdo i Han po 14 punktów, cała reszta dużo poniżej średniej. Natomiast jeśli chodzi o drużynę gospodarzy, masz już trzech zawodników, którzy wiesz, przynajmniej z 10 punktami kończyli ten mecz, ale tam też doszło do tego zbiórki, przechwyty i tak dalej.
No niestety, coś tutaj się zadziało takiego, chyba co... Najbardziej zły będzie Witalij Kowalenko, który jeszcze do niedawna właśnie grał w Kotwicy w poprzednim sezonie. Może ta presja w wyniku spowodowała, że Kowalenko, pan Kowalenko, bo to już zawodnik, nie powiem, że wiekowy, ale już bardzo doświadczony, no zanotował niestety, z tego co przeczytałem, 4 niedoloty. No zresztą cała drużyna Górnika zaliczyła 8 niedolotów, gdzie piłka nie dotknęła obręczy. Ja sobie też odnotowałem, że prób za 3 punkty mieliśmy aż 43. To jest niesamowita liczba. Ale tylko z tego do kosza wpadło 9 rzutów. Tylko Michael Jordan potrafił to zrobić. No to zobacz, 9 rzutów na 43 to jest... 21%. No to, mam odnotowane, 21%. To na pewno to nie mogło przełożyć się na... Liceum z Raciborza. Nie, mam to akurat odnotowane. W statystykach na szczęście to jest wszystko podane. Tak. W obecnych czasach naprawdę pewne rzeczy są wyłożone jak na tacy. Tylko korzystać... Myślę, że trener Adamek wyciągnie konsekwencje. No nie wiem. Nie, wyciągnie wnioski, nie konsekwencje. Konsekwencje to, wnioski. Tutaj zespół jest w fazie zgrania, też zwróćcie uwagę, że wcześniej w tych meczach nawet kontrolnych to często bywało tak, że trener Adamek nie mógł skorzystać ze wszystkich swoich zawodników i być może ten brak zgrania tutaj jakby zaowocował, w cudzysłowie oczywiście, w drugiej połowie. W pierwszej połowie to się układało. Mnie troszeczkę też martwi dyspozycja Piotra Niedźwieckiego, który przecież od lat jest prawdziwym liderem tego zespołu, tak? A tutaj tylko 2 punkty Niedźwiedzia. Ale nie tylko, zobacz, Jakubczyk 6 punktów. No, trudno mi ocenić tak naprawdę, co się stało, bo tam się musiało coś stać. Coś musiało się zacząć. Tak jakby po prostu zabrakło powietrza i nagle stanęli w miejscu, prawda? Słuchajcie, no do tej pory też często mówiliśmy w latach ubiegłych o syndromie trzeciej kwarty. Ten syndrom trzeciej kwarty nam się zdarzał dosyć regularnie. No też możemy powiedzieć, że tu mamy pewną powtórkę z rozrywki, bo w trzeciej kwarcie Kotwica pokonała nas 24-13. Jutro mecz kolejny o godzinie 16. Troszeczkę też martwi kadra Górnika w kontekście naszego kapitana, bo z tego co przeczytałem, Damian Durski jest kontuzjowany i tak naprawdę nie wiadomo, czy kapitan Białoniebieskich, który przejął opaskę po Bartku Ratajczaku, wyjdzie na parkiet hali Akwazdroju. Ja właśnie czekam, czy to też brak Ratajczaka też wpływa? Nie, myślę, że nie. Bartek bardziej tutaj miał taki chyba bardziej wpływ jako dobry duch zespołu pod tym względem, no bo nie da się ukryć, że za kadencji trenera Radomskiego jednak dosyć rzadko pojawiał się na parkiecie. No nawet jeszcze wcześniej, już w tym ostatnim sezonie trenera Grudnieckiego już też coraz mniej. Po prostu też no, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Bartek jednak już jest na takim etapie kariery, że coraz bliżej mu do końca niż do osiągania sukcesu. Ktoś mi powiedział, że występuje w jakimś reality show. Tak, gdzieś Long Island, coś takiego. Nie mam pojęcia, ale ktoś mi powiedział. Tam ja też słyszałem właśnie. Ktoś mi to wspominał, że... Dominikowi Hołdzie kiedyś powiedziałem, bo mówił do mnie podczas meczu, że się spieszy po meczu właśnie, żeby to oglądać, że telewizja zeszła na psy. I ale chodziło mu o aktorów, czy chodziło mu o program? Że ogląda coś takiego, więc ja to skwitowałem wtedy, no cóż, telewizja zeszła na psy. I... Ale najważniejsze, że te sportowe wałdy to najlepsza telewizja w regionie. I tak chcąc, nie chcąc... Słuchajcie... Znaczy, to ja na koniec mam zapytać. Nie, no jutro mecz mamy, tak? Ale na koniec, czy myślicie, że w tym sezonie to Damian Durski będzie takim walczakiem, jak kiedyś był Rafał Wepiński? Ale to w ogóle jest pytanie... Dokładnie, to jest pytanie niestosowne wobec Damiana Durskiego, który bez względu na to, jakie ma warunki fizyczne, a nie ma jakichś imponujących warunków fizycznych, to zawsze był mega walczakiem, mega fighterem. I chciałem jeszcze dodać, że to co powiedziałem, Damian Durski przecież nie imponuje tymi warunkami fizycznymi, a był zawodnikiem, który nie tylko pod kątem wejścia pod kosz imponował, ale też często imponował zbiórkami. Tak. Często rzucał i od razu szedł do zbiórki i to po prostu jest zawodnik taki typowy wałbrzyski charakter. Dlatego tutaj wybór Damiana Durskiego na kapitana uważam bardzo trafiony pomysł. Panowie, zmieniamy za chwilę dyscyplinę. Ja tylko dodam, żeby kibice wiedzieli, że Górnik Wałbrzych, drużyna koszykarska pierwsza, ma założoną nową spółkę i ta spółka, która reprezentuje Górnik, ma założoną nową stronę na fanpage'u, więc jeżeli będziecie szukać swojego Górnika, a nie znajdujecie go w fanpage'u, który mieliście dotychczas, poszukajcie Górnik Zamek Książ Wałbrzych. Tak, bo dotychczas był Górnik Transeu, tak. A zaraz jest Górnik Zamek Książ. Czy zmiana pozytywna pod tym względem, że chyba wydaje mi się, że mogli troszeczkę klub stracić
followersów, że tak powiem, na Facebooku? Trzeba byłoby zobaczyć, ile mają. Postawą na boisku odbudują to. Oby już jutro, bo jeżeli jutro przytrafiłaby się wpadka, to będzie nieprzyjemnie, bo oczekiwania akurat kibiców wałbrzyskich są olbrzymie. I to od lat są olbrzymie, bo zespół też nas przyzwyczaił od tych 4-5 lat do gry na bardzo wysokim poziomie i gry cały czas o najwyższe cele. Wiadomo, że często tak jest, że my też rozmawialiśmy, że tu akurat spadku oczywiście nie było, bo była nieskuteczna niestety walka w zeszłym roku o awans do Ekstraligi Koszykarskiej, tego najwyższego szczebla, ale cały czas ten zespół nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Jeżeli tutaj zaczną się zaskakujące porażki, no to myślę, że kibice też dadzą wyraz swojej dezaprobaty. A kończąc ten wątek, powiem ci, Bartek, czytałem gdzieś na Facebooku właśnie, że tu były takie wypowiedzi jakby ze sztabu szkoleniowego gdzieś tam pokątnie w kularach, że ta runda zasadnicza nie jest do końca taka istotna, że te wyniki nie są takie super ważne, zespół jest młody, ma się zgrać, ważne by awansować do playoffów i w tym ostatnim akcencie sezonu zrobić swoje. No, jak to swoje wyjdzie, to zobaczymy. Ale zawsze się mówi, że atmosferę buduje wynik, tak? Jak nie ma wyników, to nie ma atmosfery. Jak są zwycięstwa, to aż się, wiadomo, no aż się przyjemnie do pracy przychodzi, a to jest praca. Panowie, zmieniamy dyscyplinę, czas porozmawiać o jajowatej piłce, czyli o... Nie obrażaj futbolistów amerykańskich, bo oni akurat są do tego bardzo... No powiedzą, że twoja głowa raczej przypomina są tutaj, bardzo uczuleni na to. Ale zawsze muszę zacząć od czegoś mocnego, żeby przyciągnąć uwagę widzów. Tak, Miners Wałbrzych, zespół grający w tym sezonie po raz któryś z rzędu w rozgrywkach futbolu amerykańskiego Ligi Dziewiątek, czyli 9-osobowej wersji futbolu amerykańskiego. Do tej pory ma na swoim koncie 4 punkty, 2 zwycięstwa, 1 porażkę. To ostatnie zwycięstwo, na którym się teraz bardziej trochę skupimy, mecz rozgrywany 17 września z zespołem Grizzlies Gorzów Wielkopolski, jest wyjątkowo cenne. Po pierwsze dlatego, że Grizzlies były tutaj faworytem, po drugie dlatego, że do przerwy prowadziło 20-5, a zostało w tej drugiej połowie zmiecione przez Wałbrzyszan i to naprawdę w wielkim stylu. Ciekawe, co się wydarzyło w szatni. Jakie tam, jak to się ładnie mówi, męskie słowa padły, że na drugą połowę zespół wyszedł tak odmieniony. To ja ci powiem, tylko tak postaram się trochę jakby zminimalizować ten koszt w postaci ewentualnych blokad na pikowania. Tak, dokładnie. Prawda jest taka, że tam po pierwszej akcji w przerwie próbowano sobie po prostu powiedzieć, że wszystko jest jeszcze możliwe. Po pierwszej akcji, tuż na początku trzeciej kwarty, na początku tej stricte drugiej połowy meczu, gdy zdobyli punkty w Wałbrzyszanie, jeden z tych liderów drużyny krzyknął głośno, nie będę mówił kto, bo nie chcę tam mówić, ale jedziemy! Dokładnie. Zresztą też chyba możemy powiedzieć, że już chyba czas trenerów krzyczących, chociażby na przykład trenera Wójcika, gdzie nagrania w internecie świętej pamięci Janusza Wójcika, który próbował pewne rzeczy przekazać krzycząc. Myślę, że ten czas powoli już też mija, tak? Ten typ trenerów odchodzi już, że tak powiem, do lamusa, do przeszłości. Ale niektórym zawodnikom bardziej to dosadnie przychodzi. Jeżeli... Mówisz o suszarce Alexa Fergusona? Tak, tak. No tam się działo. Dobrze, a jakbyś mógł nam przybliżyć... Słuchaj, no mecz był ciekawy, bo do pierwszej połowie pierwsze punkty zdobywają gospodarze. Nie udaje im się zrobić przyłożenia, ale dobry moment mają. Punkty za trzy punkty za kopnięcie. Potem nie wiadomo, co się dzieje, bo tak naprawdę nie grają jakiegoś wybitnie słabego meczu, ale dają za dużo szansy rozgrywającemu gości, który rzuca to na lewo, to na prawo. Po 30-40 yardów piłki rywal ucieka. Szybko zdobywa punkty za przyłożenie, za podwyższanie wyników. Pod koniec jeszcze udaje się wałbrzyskiej drużynie zdobyć 2 punkty za tak zwane safety, więc przepchanie zawodnika przeciwnej drużyny z piłką do pola punktowego i przechwycenie tej piłki tam na miejscu. Dało to 5-20 do przerwy. No nikt się z nas nie spodziewał, że ta druga część meczu, ta trzecia, czwarta, kwarta to będzie takie coś tak inspirujące do tego, żeby pokazać, że nawet w beznadziejnej sytuacji można wygrać, jeżeli tylko bardzo się chce, bo umiejętności ta drużyna swoje ma. Ale żeby to pokazać na
na boisko musiała w to uwierzyć. Pierwsza akcja pozwoliła na to. Świetna akcja, przyłożenie piłki, 6 punktów. Potem kolejna akcja w obronie, natychmiast przechwyt piłki. Kolejne świetne rozegranie, przyłożenie. Świetny mecz. Ty się uczyłeś tego na pamięć? Nie, ja po prostu bardzo lubię tę dyscyplinę sportu. Wiesz, i właśnie, wiesz, to jest ten moment, kiedy z zachwyceniem słuchasz kolegi i nie wiesz, jak mu odpowiedzieć, nie? Ja chciałem właśnie powiedzieć Państwu, że Kuba zawsze bliżej jest Minersów jako dyscypliny i jako klubu niż my z Pawłem, dlatego tak z ciekawością, Kuba, Ciebie słucham, bo chciałem Ci zadać jedno pytanie. O co Minersi grają w tym sezonie w takim razie i na co jeszcze mają szansę? To znaczy tak, to jest Liga Dziewiątek, więc tak na dobrą sprawę mamy tam dwie grupy, grupę wschodnią, zachodnią. Miners grają w tabeli w grupy zachodniej, pięciozespołowej, w tej chwili na drugim miejscu po 3 spotkaniach, jeszcze jeden mecz przed nimi, Warrior Sieradz. Pierwsze dwie drużyny będą grać dalej w tak zwanej fazie play-off. Tu grają w tej chwili tak, o to, by zająć miejsce pierwsze w tabeli i ja ten kolejny mecz rozegrać tu w Wałbrzychu, nie jechać gdzieś dalej. W przypadku wygranej gramy oczywiście dalej o tytuł mistrzowski. To tak naprawdę sezon potem jest krótki po rozgrywkach grupowych, bo mamy dwa mecze do rozegrania i walka o tytuł mistrzowski. I to będzie, jeżeli uda im się przejść kolejną rundę, to będzie już to mecz stricte o mistrzostwo Polski. A ja tylko Ci dam na koniec jedno pytanie, Kuba, odnośnie tej dyscypliny. Ile zajęło Ci czasu zrozumienie zasad? Bo ja powiem Ci szczerze, ja miałem takie problemy na początku, kiedyś... Przecież mam dalej, dlaczego mówisz, że miałem? No. Logika, powiem tak. Miałem dwa przypadki w swojej karierze dziennikarskiej zrobienia wywiadu z dwoma panami, między innymi z Michałem Bożemskim, którego serdecznie pozdrawiamy. Także jak Michał pierwszy raz tłumaczył zasady, to ja się za głowę łapałem. Dopiero zasady są banalnie proste. Tak naprawdę banalnie proste. Te podstawowe zasady... Laga na Robercika do przodu? Nie. No, szczęsny laga na Robercika i jakoś to będzie. Nie? Ja zawsze podziwiałem tego, co biegnie z piłką. No, bo on ma zawsze to takie zadanie niewdzięczne, że zawsze ktoś na niego w końcu wpadnie i go zatrzyma tak mniej lub bardziej brutalnie. Chyba, że dobiegnie do końca. Słuchaj, no to jest proste. Punkty się zdobywa za pewne działania na boisku, nie? Przyłożenie, czyli tak zwane położenie piłki w polu punktowym, to jest 6 punktów. Potem masz akcję dodatkową za taką jakby w nagrodę za to i możesz zagrać piłkę na zasadzie kopnięcia do bramki. Jeśli piłka przeleci nad poprzeczką, to jest 1 punkt za taką akcję dodatkową. Jeśli ponownie decydujesz się na podanie piłki w pole punktowe, dostaje ta drużyna 2 kolejne punkty. Można też punkty zdobyć na zasadzie kopnięcia z akcji, wtedy masz 3 punkty, jeżeli piłka trafi do bramki, tak, to tak zwane widły, lub zagrać tak zwane safety, o czym mówiłem wcześniej. Tak, był, grał w lidze NFL. Dodatkowo ważne, tam są, wiesz, takie akcje związane z tym, że każda drużyna atakując ma 4 próby na to, by przenieść piłkę o 10 yardów do przodu, od pierwszego do drugiego znacznika. On jest zawsze widoczny po jednej stronie boiska. Jeżeli uda się to zrobić, to ma kolejne 4 szanse, nie traci piłki i gra tak do końca, aż znajdzie się w polu punktowym z piłką. Jeśli to się nie uda, no to traci piłkę na rzecz przeciwnej drużyny. I generalnie na takiej zasadzie to działa. Przepychanki, różne dziwne rzeczy. Owszem, jest tam dużo jeszcze innych niuansów w postaci fauli, fal startów, spalonych. To wszystko są detale, już bardziej szczegółowe. Ale to, co najbardziej powinieneś wiedzieć, to to, że tę piłkę trzeba położyć w polu punktowym. Masz na to określoną ilość szans. Rozgrywający może ją podać do przodu, w przeciwieństwie do rugby, gdzie tych piłek do przodu grać tylko do nie wolno. Jest, dokładnie. Tak. Tutaj można też, wiesz, w różnych wariantach rozegrać. Są bardziej Kusocińskiego to już jest baza, taka stała baza. Chyba tak, bo widzicie, co ważne, ten zespół rozpoczynając te rozgrywki zaczął bez dwóch zawodników. Jeden zginął na wojnie na Ukrainie, czy też w Ukrainie, drugi zginął w wypadku tutaj na miejscu. Na koksowni, tak? Dokładnie. Jeden ze strażaków. Tak, i no niestety to były osoby bardzo ważne dla tego zespołu, kluczowe, jeżeli chodzi o samą grę, ale też bardzo lubiane. Tak, no można powiedzieć, Dmytro Serbin, Ukrainiec, który zginął na wojnie, i nasz Przemysław Jadczak. Dokładnie. I wszyscy ich tutaj bardzo lubiliśmy. Często sobie rozmawialiśmy na boisku o różnych wydarzeniach, które się działy w czasie meczu i ta drużyna tak trochę jakby się zbierała. Zmienił się zarząd. Już nie ma tutaj w zarządzie prezesa tego, który zakładał drużynę, czy też tych ludzi, którzy wcześniej tu przyjechali, Paweł Sołtysiak, jak został w Bielawie, tutaj przyszły inne osoby. Jest trochę inna atmosfera, bardziej taka rodzinna, przyjazna. A to zawsze chyba był klub taki rodzinny, taki familijny, ciepły klub, z takimi fajnymi relacjami. To też, ale tam pewne rzeczy gdzieś tam powoli się uciekały, wiecie, unikały. Teraz, co jest ważne, jest to sport, który jest zapisany jako sport
w tych wszystkich przepisach ministerialnych. Wcześniej to była typowo liga prywatna. Tak naprawdę. Teraz już mogą się te kluby starać o subwencje. To jest bardzo ważne, bo jest to zapisane jako związek sportowy, więc to się zaczęło rozwijać. Mamy w Wałbrzychu też, tak pozwolę sobie na prywatę, bardzo dobrą drużynę flagową, tych najmłodszych minis minersów, którzy biorą udział w zawodach dzieci. Tam nie ma tych strojów, kasków i tak dalej, tego typu, jak widzimy to w wersji seniorskiej. Tam są flagi przyczepione do paska spodenek. No i zrywając flagę, to jest tak jednoznaczne z tym, że na przykład zawodnik zostaje zatrzymany w akcji, akcja jest stopowana. To też jest ciekawe, bo to niby to samo, ale jednak inaczej się to ogląda. Kuba, czy my na koniec, już kończąc wątek naszych minersów, czy możemy zaprosić na jakiś mecz, czy będziemy się pokazywać na sportowym Wałbrzychu mecz? Wiesz co, no grają swój mecz najbliższy 8 października, akurat w tym dniu też niestety ja będę pokazywać galę boksu w Imperium Boxing w hali Wałbrzyskich Mieszczów. O czym też w następnych odcinkach no, opowiemy. Tak, w przyszłym tygodniu dokładnie o tym porozmawiamy. Tak. Nie wiem, czy uda mi się zorganizować na tyle dużą ekipę, by móc pokazać w jednym momencie te dwa wydarzenia. Chyba że ty staniesz za kamerą i pomożesz. Chyba wierzysz we mnie bardzo mocno. Dziękuję ci bardzo. Ja zawsze lubię robić zdjęcia z meczu minersów, bo ale jest nie, to bardzo ekspresyjny sport. Ja bym go puścił na halę z boksem, wiesz, ring, tam nic nie musi robić, tylko pilnować, żeby transmisja leciała. Może jak stanąć, tam pojedzie na... Stanąć za linami i tylko robić nie, ja tutaj uniki. Bym wziął jednego, drugiego boksera, usiedlibyśmy za mikrofon, byśmy głośno dopingowali. Ten komentowali, także nie martw się, ja bym zaraz ekipę bokserską tutaj znalazł do komentowania. Do komentowania to tam akurat Krzysiek Sadłoń ma kogo, bo Michał Bożemski sprawdza się jako, również tak, jako speaker, tak, jako speaker to robi, przy turniejach Imperium Wałbrzych, naprawdę właściwy człowiek, człowiek orkiestra może powiedzieć. Tylko nie wiem, czy Michał by usiadł ze mną. Koszykówka przede wszystkim. Słuchajcie panowie, zróbmy, bo tak fajnie się rozmawia i jeszcze mamy jeden wątek do poruszenia, ten sezon dla siatkarek. Najładniejszy wątek i przepraszamy, kobiety powinniście być pierwsze w kolejności, bo tak powinno być, ale z racji tego, że dopiero zaczynacie później sezon, zostawiliśmy to na koniec. Tak, pierwszy mecz nasza wałbrzyska drużyna Chełmca Wodociągi Wałbrzych gra 7 października w Nysie z trudnym przeciwnikiem, jednym z lepszych poprzedniego sezonu. Później do Wałbrzycha przyjeżdżamy na mecz, zapraszamy, 19 transmisja na żywo, hala Wałbrzyskich Mistrzów. 14 października. Tak, dzień przed wyborami, to jest też bardzo istotne, w czasie ciszy wyborczej, więc trzeba będzie się skupić na czym, gdzieś emocje wywalić z siebie, że tak powiem brzydko, więc to będzie najlepszy moment właśnie, żeby przyjść na ten mecz. Silesia Częstochowa w tym sezonie najsilniejszy chyba zespół drugiej ligi, zespół, który ma za zadanie jeden cel, awansować, tak przynajmniej wszędzie jest o tym głośno mówione. Co jest zabawne, jest to drużyna, która jeszcze nie tak dawno temu, bo 2 lata temu grała w innej miejscowości. Nie chciano jej tam użyczyć hali, więc przeniosła się w zeszłym sezonie do Częstochowy. O czym w Częstochowie nawet niektórzy fani nie wiedzieli, ale dzisiaj zbudowali drużynę na naprawdę wysokie loty. Dobrze, Kuba, ale jak podsumowując jakby to, co się dzieje w drużynie wałbrzyskiej, to wychodzi na to, że drużyna wałbrzyska jest praktycznie taka sama jak w zeszłym sezonie. Bo tu się dba o to, by ciągłość szkolenia miała swoje miejsce również w rozgrywkach seniorskich. Co wam powiem ciekawego, oprócz tych zawodniczek, które przyszły tutaj na przykład ze Świdnicy, która się rozsypała, niestety w tym sezonie tej drużyny już nie będzie. Nie będzie też w takim wydaniu, jakim do tej pory było tej drużyny z Tysą. A szkoda, bo to jednak te derby tak, też elektryzowały kibiców jednej i drugiej drużyny. Dokładnie, więc to troszeczkę jakby zmieniło siły tutaj na Dolnym Śląsku. Wałbrzyszanki nasze będą grać nieco wzmocnione kilkoma zawodniczkami właśnie z tamtej drużyny i juniorkami, które tutaj zdecydowały się zostać, by grać i w seniorkach, i w rozgrywkach juniorskich, które w tym roku będą połączone z pierwszą ligą dolnośląską, czyli de facto trzecią ligą siatkówki kobiet. Co ciekawe, klasyfikacja będzie osobno, ale mecz będą rozgrywać wspólnie, więc może być też takie fajne dla nich przetarcie na tym poziomie, jak wcześniej dla chłopaków, którzy grali, prawda, w trzeciej lidze w zeszłym roku. Tak. Jeszcze na koniec też warto powiedzieć o tym, że też troszkę się pozmieniało w układzie trenerskim w samym klubie, też w tych młodszych rocznikach. Nie będzie już trenera Kacpra Jesiolskiego, nie będzie też trenera Grzegorza Brzyskiego. Tak. Grzesiek jest w Lubinie. A Kacper gdzieś w centralnej Polsce, jak dobrze pamiętam. Nie, Raszyn jakiś? W każdym razie... Kacper, nie gniewaj się, ale wleciała mi z głowy jakaś taka drużyna, której trudno ją zapamiętać. Którą dopiero ty wzniesiesz na wyżynę. Tak, no nie tak. No,
podjął się wyzwania. Trzecia liga seniorek jako pierwszy trener. Podjął się też wyzwania edukacyjnego. Stąd zdecydował się wyjechać z Wałbrzycha. Nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nam się uda spotkać i porozmawiać tak w cztery oczy, żeby to jakoś no, omówić tak dokładnie, jak to mogło, jak to wyglądało. Ale pierwsze wyniki Kacper miał dobre. Wracając jednak do tego, co u nas, to muszę powiedzieć, że trener, który przyszedł w miejsce Kacpra Siołowskiego, jest naprawdę bardzo dobrą postacią, najlepszym chyba możliwym wyborem. I słuchajcie, zaraz nam się skończy miejsce na karcie pamięci. No to dobra, panowie, kończymy. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. To był program z innych aren. Zapraszamy na kolejny już za tydzień, gdzie będziemy oczywiście poruszać inne dyscypliny sportu w regionie niż piłka nożna. Program poprowadzili Bartłomiej Nowak, Jakub Zima i Paweł Szpur. Do zobaczenia.